10 kwietnia 2010. Jak się dowiedzieliście o tej tragedii? Co to dla Was znaczy? Ja myślę, że to jest naprawdę tragiczny dzień w historii Polski zapisany. To są czarne karty naprawdę. Myślę, że taka tragedia to jest tragedia dla zarówno całego państwa, jak i świata, bo wiemy, że prezydent Gruzji mianował Lecha Kaczyńskiego bohaterem narodowym Gruzji. Więc można wywnioskować, że Lech Kaczyński był bardzo szanowany na całym świecie, zarówno jako człowiek, jak i polityk. No i myślę, że oprócz jego śmierci i śmierci innych jeszcze bardzo ważnych polityków, bo wiemy, że zginęła elita państwa, jest tu żałoba tygodniowa bardzo na miejscu, jest ona uzasadniona i może cieszyć także to, że żałoba narodowa została wprowadzona też w innych krajach. Troszeczkę nie parę dni, tak jak tydzień w Polsce, ale no, to też jest bardzo na miejscu i to jest bardzo ważny gest ze strony innych państw. Jak się dowiedziałaś o tej tragedii? Ja się dowiedziałam od cioci, ponieważ w sobotę rano nie oglądałam telewizji. Ciocia zadzwoniła i powiedziała nam i od razu włączyłam telewizję. Dla mnie to był olbrzymi szok. Ja się zgadzam w 100% z kolegą, ponieważ uważam, że to jest olbrzymia strata dla narodu polskiego, że straciliśmy takiego człowieka oraz taką elitę. I bardzo mi jest przykro.